Na pewno to, co mi się dzisiaj bardzo rzucało w oczy na tle przeciętnej drużyny, na tle przeciętnego przeciwnika, to na pewno duże, duże rezerwy w grze blokiem. Strasznie nierówno, w różnym tempie i to najbardziej bolało, bo to w sumie element najmniej uzależniony od naszej fizycznej kondycji. Takie elementy techniczne jak przyjęcie, rozegranie funkcjonowały naprawdę nieźle pomimo tej ciężkiej siłowni, a najgorzej ten element, jakim był blok. I jestem przekonany, że ta drużyna, mając taki potencjał fizyczny, powinna dużo, dużo lepiej grać blokiem, a my na dzień dzisiejszy skaczemy nie w tempo, nie realizujemy podstawowych działań, nie mówię tutaj o taktyce, tylko o samych działaniu, jak mamy reagować na piłce wysokiej i na pewno kupę pracy, żeby ten potencjał, który bez wątpienia w tej drużynie jest, jeżeli chodzi o ten element, wykorzystywać w trakcie sezonu. Ja dziękuję bardzo, że mieliśmy możliwość tutaj zagrania dzisiejszego i jutrzejszego sparingu z zespołem z Radomia, bo dla nas jest to naprawdę bardzo dobre przygotowanie do ligi. Ja jestem zadowolony mimo wszystko z tego spotkania, bo fragmentami, szczególnie w tym trzecim secie, nawiązaliśmy walkę, wytrzymaliśmy końcówkę i przede wszystkim potrafiliśmy zmienić jakby troszkę rytm grania, co tutaj było kluczem, bo w pierwszym, drugim secie mieliśmy problem jakby z przyjęciem zagrywki, co można było się spodziewać, tak? Bo zmiana piłek, jakby troszkę specyficzna hala, to wszyscy o tym wiedzą. A my chcieliśmy wszystko przyjmować perfekcyjnie i te piłki uciekały, dlatego się robiła taka duża różnica. Cieszę się, że to się zmieniło w trzecim secie. No i tutaj różnica była na pewno na wysokiej piłce, bo my nie mieliśmy trochę przez pierwsze dwa sety pomysłu, jakby waliliśmy głową w mur i wszystko siłowo chcieliśmy rozwiązywać, a tutaj niestety się tak nie da. Musimy troszkę inaczej szukać innych rozwiązań, co pokazał trzeci set. Były już dłuższe akcje, bo próbowaliśmy grać troszeczkę techniczną siatkówkę z nabiciem na blok, z kiwnięciem, zmianą rytmu i to nam przyniosło efekty i to było widać po wyniku. Przegraliśmy jakby ten mecz 3-1, zasłużone zwycięstwo zespołu z Radomia, widać, że potencjał mają ogromny, mają jakby, może dzisiaj nie było jakby drugiego, pierwszego rozgrywającego, ale mają szeroki skład do grania, także tutaj myślę, że ciekawy sezon przed wami.